W dzisiejszym odcinku dodałem do Minecrafta gigantyczny crafting, którym będziemy mogli skraftować sobie gigantyczne, porąbane przedmioty. A to, co dzięki nim będziemy mogli robić, totalnie rozsadza głowę. To będzie najlepszy odcinek w tym roku. Tak więc można zostawić łapkę w górę na start, tak jak mówi przysłowie. Bo kto łapki w górę nie zostawia, ten jest gałgan. A nie, czekaj, to nie powinno się rymować? Zaczynajmy. Bang! No dobra, rozpocznijmy tą jakże porąbaną przygodę. Moi drodzy, jeżeli wchodzę do ekwipunku, to mogę już w tym momencie znaleźć crafting wielkiego craftingu i robię go z czterech wielkich, zwykłych, na razie craftingów. I po zrobieniu tego najprawdopodobniej to umożliwi nam tworzenie kolejnych chorych rzeczy, więc zdobędę drewno, zrobię sobie narzędzia, chociaż nie wiem, poczekaj. Najpierw zróbmy ten crafting, zobaczmy co on w ogóle będzie mi dawał. I pamiętaj, żeby zostawić suba, bo kto kanału nie subuje, ten w ciągu roku zeświruje. O, rymowało się teraz. Okej, dobra. Zrobię sobie zwykły... A nie potrzebuję craftingu. Dobra, zrobię sobie trzy takie craftingi jeszcze. Mam cztery. Okej, i mamy wielki crafting table. I co teraz? Dobra, no jest faktycznie trochę większy niż taki zwykły. I co mogę w nim? Nic nie mogę, bo nic nie mam, halo. Dobra, ale mamy tutaj kolejne pięć rzeczy. Okej, mogę zrobić jeszcze większy crafting. Mogę zrobić narzędzia. Fajny, dobry pomysł. Wielką świnię. Po co mi wielka świnia, przepraszam? Wielka świnia nie brzmi dobrze. Wielkiego dirta mogę zrobić. I wielki ten pikaks. Dobra, zobaczmy, weźmy sobie, zróbmy te narzędzia i zróbmy najpierw to może, bo to może się przydać. Pik, 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 pik. Pik, 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 pik. Dobra, ja się nie zorientowałem, że mogę wszystko robić tutaj, więc potrzebujemy patyków dużo w sobie. Jeden kilo, potrzebujemy jedną siekierę, jedną łopatę i motykę. Czy o motykę? Nie wiem. Ale mam. I teraz, możemy dać tutaj patyk i teraz po kolei. Okej, dostałem multitula, gigantycznego multitula. Boże, jak to głupio wygląda, nie może po tego jakoś lepiej połączyć. O Jezu, o matko! Bardzo dobrze, podoba mi się jeszcze bardziej! Tak może kopać. Ile bloków mi się... A po co mi tyle piachu? Weź to wywal. Dobra, co jeszcze mogę tutaj zrobić? Na razie odpuśćmy to, weźmy ze sobą ten crafting i znajdźmy ze sobą... znaczy ze sobą, ja sobie znajdę. Sam sobie znajdę, no normalnie. Wioskę, bo wiosce... Nie wiem co będzie, ale chcę do wioski. I daj mi ziemię, bo widziałem, że ziemia też mi się... O. A jak ja teraz mam wyjść? O nie, to jest trudne. To może jest strasznie porąbany odcinek. Nie wiem, się jeszcze marzy ta wielka świnia, jakby. Co ona może mi umożliwić? Wielka świnia powinna dać mi wielkie kebabito papito. I co z tego, że tam jest wołowina, a nie świnina, jakby. Czekaj. Widzę wioskę. To jest najważniejszy człowiek. Zbyszek! Pa co mam? Wiedziałeś? Wielki multitool, stary. I będę cię nim bił dzisiaj. A jak się cieszy, zoba. Kiedy golemy skaczą? No właśnie, przestań skaczą. Co daje mi wielki dirt? A zróbmy sobie tego wielkiego dirta. To robi się. Okej. Okay. Dostałem wielki blok dirta. Mogę nim rzucić? O, przepraszam, czy ja komuś w dom rozwaliłem? Nie! To jest genialny wielki kra... Okej, to jest skrzynka, ja się trochę boję, też nie ma nic pod nią. Jak mi coś zarabia... Dirt Sword, co daje? Okej, mam miecz z ziemi. Mogę zrzucić tutaj piach, bo już mi jest niepotrzebny. Co daje? Dirt Sword? Dawaj, zaatakujemy owce, bo Willagera się boję, bo będzie mnie... Czemu to zamienia moby blok? Po co mi to? Czuję się oszukanie, to ja nie po to wydałem 60 kawałków ziemi, to cały dzień na to zarabiałem, żeby dostać takie kupsko. Dobra, nieważne, zostaw po to. Idźmy dalej. Okej, potrzebujemy trochę drewna, więc ja bym sobie wykopał najchętniej jakieś drzewo. Cyk. Fajnie, tylko szkoda, że wykopałem wszystko razem z drzewem. Nawet drzwi gościowi żem wykopał. Ale najpierw do spanka, bo się ciemno zrobiło. To ja tam pochodnie Cezara w głowę wsadzę, ty widzisz tutaj? Jak ja śpię jak ostatni gałgan. Dobra, na to mi już chyba stać, więc daj mi trochę patyków więcej. Starczy? Oby, i teraz tu, tu i tu. Dobra? Mam wielkiego kilofa. Po co mi jest wielki kilof? Czekaj, czekaj, chodź tam koło Zbyszka. Zbyszek. Patera, co się stanie? Czekaj, co się może wydarzyć? Okej. Okay. Ale to nie... Ja przepraszam bardzo, ale to nie jest coś, co... A tak myślałem, że będzie ciut lepiej. No nic, multitool w każdym razie na ten moment jest lepszy. Dużo lepszy bym powiedział. Ja bym sobie najchętniej... Aha, ja tym mogę w zasadzie bić świnie, nie? Bo pora zrobić wielką świnię, jakby to jest jedno z marzeń do spełnienia, jakby nikt z was nigdy nie marzył o tym, żeby mieć wielką świnię w Minecrafcie? Tylko ja jestem dziwny. No nic, nieważne. Pyk! No, serio? No i mi uciekła! Głupi multitool! To trzeba mieć normalną analogową siekierę, a nie tam kombinować z jakimiś pierdołami. Pyk! Pyk! Wolniejszy pyk, bo jestem głodny. Dobra, wróćmy tam, bo ja nie mogę chodzić już. Ja zapomniałem siano nazbierać, żeby żarcia mieć. Daj mi tego multitoola, bo... A mi szybko to wykopię chyba, bo mam tutaj motykę, a motyka to jest właśnie do kopania tego, pa. Wiedziałeś? Normalnie.
To zaraz mi się skończy. Dobra, 50 chlebów, bardzo dobrze, o to chodziło właśnie. I pora na wielką świnię, bo takie wszystko już zrobiłem w sumie. Okej, potrzebuję jeszcze sadzonkę jakąś. Dlaczego mam połączyć sadzonkę razem? Czekaj, bo to głupie się robi. Po co świnie sadzonko? Będzie świnia na drzewie? To będzie drzewo znoszące złote świnie? Co to ma być? Serio, nie dało mi żadnej sadzonki? Nie wie czym jest to gro. Ty, no ja się załamię zaraz, no. Sadzonkę mi dajcie! Okej, jest. Zapomniałem, że mam multitoola i mogę szybciej to robić. Głupi ja. Teraz zrób świnie. A będę mógł ją potem... Jezu, Boże... Boże drogi! Dobra, zostaw na razie, odłóż tu. Poczekaj, spokojnie. Ty serio? Ty mam tyle craftingu teraz zrobić, że no dobra, zróbmy to, okej, bo tu trzeba dużo craftingów. Nie wiem w sumie ile, ale zróbmy z milion. To tak wygląda, jakby tyle trzeba było robić. 15? Na pewno nie, więcej. Dobra, mam! Okej! There are no more crafts in this crafting table. You must advance on to the next one. Harry. Jaki Harry? Nie znam żadnego Harry'ego, uspokój się. Dobra, tam nie mogę niczego już zrobić, więc jakby nie będę mógł sobie zrobić kolejnego multitoola. To jest dużo większe. Nie mogę... Ujaki multitool fajny. I Blaze'a. Będę miał Blaze'a swojego? Okej, czyli... Żeby zrobić kolejne rzeczy, potrzebuję piasek, redstone, podziemia, to jest X-ray. Perła, no i generalnie Nether, więc pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić teraz, to zejść do podziemi. Żeby mieć X-raya. I szkła dużo przepalić. Proszę bardzo, zabieraj to ze sobą. Da się to zabrać ze sobą? Proszę, żeby się dało. Da się. Fajnie. A, czekaj, przecież ja Zbyszka muszę jeszcze utłuc. Zapomniałem o najważniejszym. Co ty robisz, człowieku? Zbyszek! Ła! Nie! Ale ja głupi! Czemu to zawsze takie coś zrobię? No, się przyblokowałem. 4, dobra, niech będzie, może być. Idę po dużo piachu, bo to trzeba będzie przepalić. I od razu do podziemi. Piasku mam! Teraz wystarczyłoby wejść gdzieś do podziemi, ale najpierw weźmy wielką świnię! Ja z niej mogę dostać dużo żarcia, prawda? Dzień dobry, pani świn. Jednak marzenie się... Tam jest wioska kolejna. Moje marzenie się spełni... Mogę jeździć na wielkiej świni! Jakby Polska mecz wygrała, po prostu to jest za samo szczęście. Teraz się woży jak sołtys, już jak burmistrz jakiś. Ale ona nie skacze niestety, nie można mieć wszystkiego i tak jest fa... Jesteś gruba świnio. To złe połączenie słów, ale ona naprawdę jest trochę gruba i ciężko się przechodzi. O nie, wielka świnio, ja chyba będę musiał cię to zostawić. Przecież tam nie wejdziesz. Dobra, wielka świnio. Żyj swoim życiem, masz chleba na drogę, proszę. Papa. Nie chcę ich zostawiać, przykro mi trochę. Dajmy jej jakieś imię, takie, że zapadło na pamięci na całe życie. Adam! Genialne imię. Zbyszek! Dobrze, czekaj, nie drży tak ryja, bo Zbyszek się wkurzy i będzie bił. Ała, pękła mi siekiera. Cyk, proszę bardzo, mamy... O, jeszcze więcej żelaza, teraz daj mi się przespać, kolego. Fajnie, że wygrzałeś, bo jak przyjemnie. A czy są gorsze rzeczy? Jak stajesz w nocy do kibla, a tam ciepła deska, a mieszkasz sam, to... No to wtedy trzeba się zastanowić. Okej, ja bym sobie teraz chyba zrobił kilo w żelazy, no bo jakby stać mnie chyba. Ale drewna nie mam. Okej, mamy to i zrób jeszcze tarczę, to może nie być głupie. Dobra, pyk. Hyk, pyk, cyk. Misja, wyprawa do podziemi. Dobra, wezmę wodę i wkopujemy się tutaj multitoolem. Mam nadzieję, że będzie git. I cyk, pyk. Cyk, pyk. Cyk, pyk. Cyk, pyk. Cyk, pyk. Cyk, pyk. Oła, boli, czekaj. Jak trafię w lawę, to dopiero będzie... O, dobra, już nie trafię w lawę, bo... Już nie mam czym się kopać. No nigdzie tutaj nie ma zejścia do kopalni, tylko muszę się w ten sposób pod siebie kopać. Masakra. Tragedia ogólnie, ale już jestem strasznie nisko, bo inne bloki się pojawiają. Więc jakby... Może jako pysznokowa bez cukru i mleka, bo nie ma, super. To ja w coś w ogóle trafiłem, czy ja zaraz do bedroka dojdę? Przepraszam bardzo, jakby tutaj... Co się dzieje? Ha! Pięknie! Dobra, udało się, nie jest źle. Jakbym tam był 2 metry dalej, to dopiero byłaby... Nie? Nie strzelaj. Ty też nie strzelaj. Dobra, jest jednak mały problem. Proszę się odstosunkować ode mnie. I patrz, mądry ja, bo ja mózg mam, dostałem w sensie, mogę użyć. I pa, i teraz, bo ja muszę mieć ten, szkło, nie? No i pa, i ja robię sobie cyk, porządek, bo to ważna rzecz jest. Mama mówiła, że to trzeba sprzątać. I tu proszę, i robisz sobie, o, piec, bardzo ładnie. Cyk, o, piasek, węgiel, o. I ja idę tam, po ten, i tutaj, i ja wszystko. Pewnie, że tak.
Weź ten miecz z Dirta w razie czego, będziesz ich tłukł. No właśnie, dlaczego ja się boję, jak skrajam miecz z Dirta? Przepraszam bardzo. Jakby ja nie mogę się bać. I cyk! Dobrze, pokonani, nic by nie zrobili, lepiej nie trafili. Teraz moim zadaniem będzie znalezienie... O, diamenty! Proszę bardzo, szybko poszło. Kolejny diament jeszcze jest, dobrze, bardzo fajnie. No i dwa diaksy, po co mi, nie mam pojęcia. Cyk, cyk. Ty, fajny ten miecz, podoba mi się coraz bardziej. Tutaj powinien mieć teraz świni na świni jeździć, inne by mnie nie trafili. Czy wiecie, tutaj ktoś gdzieś redstone może, tak? Bo brakuje trochę mi, a ja po niego przylazłem tutaj? O, jest redstone, pięknie. O, oni stanął mi na redstone i mi nawet pokazał, gdzie jest, fajnie. Nie pamiętam, ile tego tam trzeba było, ale byle nie jakoś specjalnie dużo. Dobra, teraz ja bym chciał wrócić tam, gdzie byłem, bo tam są moje rzeczy. A to było... Ła, ła, ła. Okej, tutaj coś mi się kojarzy. Co was tak dużo tu jest? Okej, tu są moje drzwi. O, do widzenia. Dobra, tylko teraz ja pamiętam, ile potrzebuję szkła. I najgorsze, że muszę gdzieś ten crafting położyć, ale się nie zmieści. Niech to się przepali, a ja może mam wolny czas. Postaw tu crafting i sprawdź, co tu trzeba było do tego X-raya. Ej, dużo szkła. I tylko 4 redstone tak naprawdę. Tego nie zrobię, tego nie zrobię i tego też teraz nie zrobię, ale później to zrobię. Cyk, pyk, bardzo dobrze. Będę mógł latać na blazie? Ej, to by było piękne, jakbym mógł latać na blazie. Ja bym poprosił, jak można było. Czekaj, bo nie zapomniałem, ile potrzebuję szkła? A już mam. Ło! I mam X-raya! Patera! Idź mi stąd, daj mi się nacieszyć, pająku! I daj mi crafting ze sobą przy okazji. O, fajnie. I dużo widzę. To dawaj tędy, ja nie chcę tu chodzić, ja chcę tutaj się zamknąć i będę sobie przechodził tędy. O! O, tam są, czekaj, to te... O, tu na dole diamenty, bardzo dobrze! I cyk, jedno złoże mamy, bardzo fajnie. I kolejne było gdzieś tutaj, jak pamiętam. O, jest! Ja tu nie chcę, bardzo tu nie chcę. Ile mam diamentów? 11, okej. Mamy szkło, nie wiem, czy mi się przyda jeszcze. W zasadzie to teraz pora by była pójść do netheru, ale jeszcze chcę wykorzystać sobie to i zebrać diamentów sporo, więc dajcie mi chwilę, sobie to ogarnę. I tutaj, i tu, pięknie. Dobra, schowajmy sobie to, zróbmy sobie jakieś podstawowe rzeczy i zobaczmy, co tutaj teraz jeszcze trzeba by było sobie ogarnąć. No, dużo żelaza widzę na pewno, żeby to zrobić, ale to myślę, że zrobimy, jak wyjdziemy stąd. Bo i tak potrzebujemy jeszcze te rzeczy. Jeszcze większy crafting może zrobić jeszcze bardziej porąbane rzeczy. Dobra, zrób sobie szybkie spanko. I wchodzimy do netheru. Zapalniczka, cyk. No, daleko iść nie musiałem. Daleko iść nie musiałem. Cyk, pyk, cyk, pyk, cyk, pyk. O, i gotowe. Okej. Okej, dobra, taki spawn mi pasuje. 0 minus 60. Dobra, teraz mi pokaż, co tutaj potrzebowałem, bo mogę sobie zrobić latającego blaza, jeżeli będę miał odpowiednio dużo netheraka i wiadro z lawą, więc wodę wylej. Lawę to sobie gdzieś stąd nabierzemy, myślę. O, stąd na przykład. Pyk, elegancko. Dobra, chodźmy tam na tą bardziej otwartą przestrzeń i tego... O, to tędy nie, tędy nie. Dobra, i tutaj tego blaza teraz mi daj. Jak to będzie działało? Giant blaze. Okej, nie jest taki wielki. Okej, żartowałem, jednak jest wielki. O nie. On mnie lubi, czy mnie nie lubi? Co z nim jest? Ja mogę na nim latać, czy nie? Mogę, dobra, to mój blazik. Okej, czyli teraz... To jest piękne po prostu! Znajdźmy coś! Najpierw to ja bym wolał bastion chyba, tak myślę. To ja mogę strzelać! Co ty gadasz? Pa! Dobra, znalazłem portal, więc weź te rzeczy. Mój ulubiony. Okej. No nic specjalny, przynajmniej blok złota. Ej, tu jest bastion pode mną. Czekaj. Chodź, blazik, zejdziemy sobie na dół. Mogę tu? Ej, git będzie, dobra. To jest idealny parking na blaza, wam powiem. Trzymaj się, stary. Pa, złoto mam. Teraz od razu zrobimy sobie tu cyk, proszę bardzo. Ja muszę wrócić jeszcze tam, bo zostawiłem workbench. Pamiętam, gdzie to było? Dobra, cyk, jest wszystko. I dawaj mi Gdzie jest mój pan Blaze? No bez jajec. Co teraz? To ja bym chciał znowu lawę sobie ogarnąć. No bez jaj. Skąd ja ci teraz lawę wezmę? Dobra, trzeba się wydostać do góry. Przehandlujmy. Znajdźmy fortecę i róbmy kolejny crafting. Ten wielki taki i te wszystko, co tutaj można. Ops, oła. To jest jeden, ale jeden to za mało do handlowania. Ty, a co będzie, jeżeli tego blaza swojego, nie? Zrobię jeszcze raz i go utłukę. Przecież będę pałki dostać, to dużo pałek z niego. Dobra, teraz znajdź tylko jeszcze handel i gdzieś lawę. Dobra, możemy przerobić prawie dwa staki, oby mi to wystarczyło. Tu jest ich dużo, ale jeszcze są świnie, dobra. Ła! Mnie zrzuciła. Chodź tutaj, tu macie, patrz, tu, normalnie na dole.
O, proszę bardzo. I handlujemy, panowie. No i dwie perełki na start, bardzo dobrze. Jedna potka jest, git, to się przyda. Ja się tu zabuduję, bo muszę na sekundę iść. O, no i tu jestem bezpieczny. Elegancko, a wyrzucajcie. Już pięć pereł. Nie ukrywam, że drop to jest konkretny dzisiaj, nie? Dobra, ale już możemy chyba stąd wychodzić, więc... A nie, nie możemy. Musimy jeszcze pójść w jedno miejsce. Zapomniałem jeszcze o protece. O nie, znowu te świnie! Albo spróbuj faktycznie zrobić to, co wcześniej mówiłem, czyli znajdźmy lawę, zróbmy tego blaza i go utłuczmy. Okej, tam jest lawa, ale za wysoko. Okej, już prawie mam. Dobra, zobaczmy, co teraz mi zostało tutaj do przygotowania. Daj mi duży craft. Tego na razie nie zrobię, bo nie mam pałek. To mógłbym w sumie powoli robić, ale poczekaj, może coś będzie lepszego i daj mi dużego blaza. Dobra, bo chyba wybuchał na początku. Tak, dobra, i teraz utłuczmy go. Wiedziałem! Genialne! Simenifix i kalafon! No i nie trzeba nigdzie już chodzić, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Okej, ja chcę zrobić sobie teraz to. Aha, żelaza potrzebuje już dużo. Dobra, to wiecie co? Wychodzimy stąd, przepalę sobie to żelazo, co mam. I lecimy dalej kończyć grę, a tu jeszcze dużo rzeczy przede mną do zrobienia. Okej, pięknie, w końcu nie jestem pod ziemią. Czyli teraz tak, podejrzewam, że jestem naprawdę daleko od domu. Minus 6000. O, węgiel, właśnie tego potrzebowałem. I teraz czas oczekiwania, aż mi się to przepali. Super. Dobra, nakopię jeszcze i zrobimy to na dwa piecyki. Będzie dużo lepiej, bo jeszcze muszę tą zbroję zrobić. Dobra, idziemy do góry. A tutaj daj i zrobimy sobie od razu multitula. Czekaj, bo to weź wywal, to jest w ogóle bez sensu. Tarczę się załóż. To jest niepotrzebne mi już w ogniu odporność w ogóle. Dobra, czy już mogę to zrobić? A, nie łopata, tylko miecz, dobra. Mogę! Multitool! A jak on kopie? I on będzie wytrzymały? O! Okej! Okej! Ej, on się niszczy w ogóle, patrz! Dobra, o to chodziło, już nie potrzebuję nic więcej. Znaczy, to se zostaw. Dobra, i jeszcze zróbmy tą zbroję, bo też ciekawie to wygląda, a jestem ciekawy, co to w ogóle mi da. Ender perełkę mam. Okej. To i pióro jeszcze. Znajdź mi kurczaka. Okej, mogę już to zrobić i ja to mogę założyć, czy... Nie mogę. Okej, założyłem. O! I tak mi się podoba. A co się stało z moimi... Aha, dobra, te diamentowe rzeczy teraz... Muszę je wywalić. Dobra, zróbmy kolejny crafting, czyli naprawdę bardzo dużo drewna muszę teraz naścinać. Dobra, powiedzmy, że tyle mi wystarczy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Cześć, to trzeba więcej niż 32 craftingi tutaj wrzucić, to jest chore. Okej, już mogę. Pyk, okej. To mi zabrało, ja mi jeszcze większy crafting. Teraz jest on wyglądać dzi... To jest naprawdę duży crafting. I co teraz możemy zrobić w środku? Zająca, jabłko, diament, co ty gadasz? Okej, to możemy zrobić w momencie, jak będziemy już tam na dole będzie, bo inaczej tego nie zdobędę. O nie, diamentowe jabłko, niby fajnie, ale ja tego nigdy nie zrobię. No bez jaj, nie ma w ogóle opcji. Nie możemy zrobić królika jeszcze takiego. Nie wiem, te bloki średnio mi się podoba generalnie, crafting tutaj tego wszystkiego. No i pereł mi nie starczy nawet teraz, żeby to zrobić jeszcze oko enderu. Królika chyba odpuszczę. To na pewno bym zrobił, tylko potrzebujemy to znaleźć. No i diamenty, o Jezu, ile to jest diamentów? Z 35-40 diamentów trzeba zdobyć, nie? Okej, fajnie to działa, bo zostawia to nam te surowce, bo nie niszczy ich, nie? To jest całkiem w porządku. Ja tak mogę sobie spadać, nic się nie dzieje, czaisz? Okej, trochę jaśniej niech tu się zrobi. I daj mi te diamenty w końcu, człowieku. To się pięknie kopie, co to w ogóle jest? Okej, są pierwsze diamenty i wykopało, idealnie. Już mam 30 diaksów, czaisz, ale to jeszcze trochę tego trzeba. Ja nie wiem, czy w ogóle szczęścia nie mam, jak tak kopię w ten sposób. No pewnie, że mam. Dobra, teraz ja bym potrzebował jeszcze jabłko jakoś ściąć i wtedy będziemy mogli zrobić sobie diamentowe jabłko, ale po co mi to, nie wiem. To sobie zobaczymy, jak będę już będzie. Na razie zróbmy ten większy crafting, bo to jest jedyna rzecz, którą chcę zrobić. Reszta jakoś mnie tak średnio interesuje. Dobra, jest jabłko, możemy zrobić sobie teraz ten crafting, tylko zjedz coś. Okej? Giant Diamond Apple. Po co ja mogę z tym zrobić? Pewnie mogę to zjeść, tak? Tak, dobra, to na razie tego nie jedz, zostaw to. Okej, zróbmy kolejny crafting, jakby to będzie chyba najmądrzejsze. Dobra, spadajmy stąd. O, czekaj, jak to zrobisz? To drewno nie wypada, czy wypada? Nie, nie wypada, dobra, idziemy zrobić ten crafting i zobaczmy, co nowego teraz się pojawi i spadamy już w tym momencie do endu. Okej? Możemy zrobić gigantyczny mega crafting, to nie zniknęło, okej. A co będzie w mega craftingu teraz? Ja mam go tu wsadzić, jakby nie mogę nic z nim zrobić, o co tu chodzi? O! Okej! Okej, zrobiło się coś. Mogę zrobić coś takiego, ale to możemy zrobić dopiero, jak będziemy
W tym, w nederze. Dobra, w endzie w sensie. Dobra, rozwal to. Zabieramy go ze sobą. Ła! Weźmy to, bo to jeszcze bym chciał zrobić. To trzeba jakoś ogarnąć. Zamszone kamienne cegły, dawaj. I na poszukiwania w tym momencie endu. Okej, to mi tutaj zawija, w sensie raz w tą stronę, więc no, sprawdźmy, co się wydarzy zaraz tutaj ciekawego. Okej. Kopalnia. Okej. Pełno kopalni. Ale tutaj nigdzie nie widzę, żeby to był end. O, okej, czekaj, bo trafiłem. Dobra, spoko, tylko teraz tak, weź. Wywal te rzeczy, bo że ci się dużo syfu nazbierało. I teraz mogę nakopać tego bloku dużo, nie? I dzięki temu bloku będę mógł zrobić nowy... Okej, tu jest jakaś dziura. To zwykły kobel chyba był z plus to, nie? Ała! Idź sobie. Dobra, mamy to. Weź teraz wyjdź. 37 sztuk starczy? Oby. Dobra, postaw ten crafting. Pytanie, czy da się go tutaj postawić w ogóle. Pewnie, że się da. I muszę jeszcze kobla nakopać. Czekaj, bo kobla praktycznie nie mam. Okej, i możemy zrobić wielki blok tego, ale co to miałoby niby mi tutaj dać? Czekaj, tego już nie potrzebujemy. Został mi tylko ten mega crafting table. I co to ma być niby? Po co mi blok slime'u? Jakby to coś w ogóle dało? Jakby... Dobra, wejdźmy do netheru, co to było głupie. Okej, nawet blisko było, nawet nie musiałem szukać. Okej, dawaj to, wchodzimy i tam możemy sobie zrobić jakąś specjalną broń niby na smoka. Okej, dzień dobry. Dorzuciłem? Dorzuciłem. I kopiemy, bo tego naprawdę dużo trzeba nakopać. Nie wiem, czy stack cały, czy trochę więcej. Dobra, a postaw ten crafting tutaj. Okej. O, jaki gigantyczny. Dobra, nie no, tego naprawdę dużo trzeba, bo ty ma jeszcze więcej miejsca, to ile mam tutaj nakopać? Okej, co jeszcze trzeba było zrobić? Okej, mamy oko endu, spoko, akurat starczy, no dobra, jeszcze trzeba. Masakra jakaś. Już mogę? Proszę, już mogę? Jeszcze nie? Dobra, możemy to zrobić i... Okej, coś mi zniknęło, ale ja mam jakąś dziwną broń. Nie wiem, co ona robi, okej. No strzela tak jak smok chyba strzela. Dobra, to wygląda jakby było naprawdę mocno wybuchowe. Dobra, pięknie. Chcesz się bić swoją własną bronią, gałganie? Tak, jesteś kozak, to dawaj. Dobra, a wiecie co? Zjedzmy jeszcze to jabłko, przecież to jabłko mam. Co ono mi daje? Ooooo, dobra, działa. Kozak. Ała. Ups. To było głupie. Dobra, nie myślałem, że to mi da taką zbroję, ale no kozak, fajnie. Tylko teraz, jak mam go pokonać, jak go nie mogę trafić? Okej, dostał, raz go, pierwszy raz go dopiero trafiłem, czaisz? No teraz muszę go trafić. Okej. Fajne. Taka broń mi się podoba. Panie, żeś pan przegrał, proszę się zatrzymać tam już w tej momencie. Okej, to było ciut głupie, co teraz zrobiłem. Wyskocz, do góry. Pięknie, zrobione elegancko.